Rafał Król Expeditions.pl. Dzisiaj niezwykłe nowe buty od marki KIN o nazwie WK400. Jak wiecie, KIN robi buty od wielu lat. Natomiast ten but to jest rewolucja. Myślę, nie tylko rewolucja, jeżeli chodzi o produkcję KINA, ale to będzie w ogóle taka rewolucja na rynku. Dlatego, że muszę powiedzieć, że miałem problem z tymi butami, dlatego, że nie wiedziałem, jak je zaklasyfikować, co o nich myśleć. Okazuje się, że to są buty bardzo, bardzo dziwne. KIN reklamuje jako pierwsze buty do chodzenia. No niby wszystkie do tej pory były do chodzenia, ale te buty są naprawdę zupełnie, zupełnie inne i chciałem Wam o nich trochę więcej opowiedzieć. WK400, WK jak walk, czyli chodzić. Czemu 400? Bo jeżeli weźmiemy koło o promieniu 400 cm, czyli 4 metrów, to ta podeszwa będzie elementem takiego okręgu o promieniu 400 cm. Dlaczego ten but służy do chodzenia? Dlaczego KIN mówi, że to jest but do chodzenia? Dlatego, że ten but się po prostu buja i w nim stopa się przetacza dużo łatwiej niż w bucie, który ma płaską podeszwę. To jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że w tych butach bardzo niewygodnie się stoi. Ten but jest tak skonstruowany, że on nas zmusza do chodzenia. No, może to brzmi dziwnie, ale tak jest. To znaczy, stojąc w nich, jest tam niewygodnie. My zaczynamy mimowolnie próbować iść. Dlaczego? Dlatego, że mamy tą podeszwę KIN Curve, czyli łuk, zakrzywienie KINA, ale mamy również skok. Pięta jest kilka milimetrów wyżej niż przód. Czyli my stoimy wyżej, ten but nas pcha do przodu. To jest niezwykłe uczucie i w pierwszej chwili jest dosyć denerwujące, ale my się do niego dosyć szybko przyzwyczajamy. Czy ja bym powiedział, że to jest but do chodzenia, czy to jest but trekkingowy? To jest raczej but w góry. Może to jest dziwne, że mówię, że but, który jest poniżej kostki, jest butem w góry, ale ten but ma kilka patentów, które sprawiają, że on trzyma nas w kostce dosyć dobrze. Jeżeli zobaczycie ten czarny otok, to on jest bardzo, bardzo sztywny, a stopa wpada nam w ten but trochę poniżej tego, co my widzimy. Czyli stopa jest trochę niżej, a ta czarna ramka stabilizuje nam stopę. Czyli nie mamy ściągacza, jakiegoś sznurowania w kostce, ale but jest złapany, stopa jest umiejscowiona trochę niżej. But ma dobrze nam znaną kinową wkładkę, którą znamy z różnych innych butów i tutaj nie ma cudów. Natomiast cuda zaczynają się ze sznurowaniem. Jak zobaczycie sznurowanie, to sznurowanie jest asymetryczne. Ono jest, no nie idzie prosto wzdłuż stopy, tylko ono idzie na ukos. To też daje nam dużo komfortu i poczucie takiego fajnej kontroli, że nie mamy tego sznurowania wzdłuż, tylko tak raczej asymetrycznie i trochę bardziej anatomicznie dla stopy. Sam język, jak zobaczycie, on jest jeszcze, żeby nam nie latał na boki, on ma tutaj wszyte takie skrzydełko, którego
które go trzyma na miejscu. Tutaj. Jak widać, skrzydełka są z obu stron, trzymają język na miejscu. Żeby język nam nie uciekał, również sznurówka jest przepleciona przez ten język na środku. Same wyścielanie tutaj dookoła Achillesa jest dosyć mocne i sztywne, a śródpodeszwa to nie jest taka miękka pianka. To jest bardzo gęsta pianka, twarda i na pewno się nie zgniecie. To znaczy jest dosyć dużo modeli butów trekkingowych czy do biegania, które mają tutaj piankę, ale żadna z nich nie jest tak gęsta, tak twarda jak ta. Te buty nie są bardzo lekkie. Para w rozmiarze, może nie para, jedna sztuka w rozmiarze 44 waży 380 gramów, czyli para waży 800 gramów. To jak na buty tego typu, to naprawdę wcale nie jest mało, ale za to otrzymujemy but bardzo, bardzo solidny. Cały but jest zrobiony z takiej ażurowej siatki o różnych gęstościach. Dookoła tutaj Achillesa i tyłu mamy mięsistą, grubą poduchę, natomiast tu, gdzie się but zgina z przodu, mamy zupełnie miękko, pusto i mamy świetne oddychanie. Ja wziąłem latarkę, żeby pokazać Wam coś ciekawego. Jeżeli zaświecimy w środku, to się okazuje, zobaczcie, że w tym bucie jest naprawdę bardzo dużo prześwitu, bardzo dużo powietrza. Tu w tym bucie nam się stopa nie zapoci. Tak to wygląda. Co dalej? W butach Walk 400. Sam przód jest jeszcze oblany poliuretanem. Taka trochę biała warstwa, dzięki czemu but tutaj nie będzie się bał wody. I mamy ten poliuretan także tutaj dookoła. Taki rodzaj otoku. Co jest bardzo fajne, but jest szeroki. Palce mają miejsce. Również bardzo szeroka jest podeszwa. Jeżeli sobie zobaczycie, zobaczcie, to jest bardzo szeroka podeszwa, która świetnie się trzyma na błocie, na mokrym śniegu. Ja nawet chodziłem w nich po śniegu, więc w każdym razie, co jest bardzo ciekawe, kiedy staniemy tym butem na jakimś błocie, on nie ucieka nam na boki. On się naprawdę bardzo dobrze trzyma powierzchni. Kin WK400, Kin Walk. Niezwykły but. Raczej nie na górskie biegi, ale do trekkingu. Jeżeli wybieracie się, chcecie pochodzić po górach, to naprawdę w tych butach przejdziecie całą trasę znacznie szybciej i dużo bezpieczniej. Trzeba się do tego buta przyzwyczaić, ale naprawdę warto. To również nie będzie bardzo tani but, natomiast jest to bardzo solidny but z bardzo dużym wsparciem i ta śródpodeszwa się nie zniszczy i but się nie zgniecie. To jest bardzo solidny but, nawet ponad 100-kilowy facet tego buta nie zniszczy przez kilka sezonów chodzenia. Nowość od marki Kin, but WK400, WK jak walk, buty, w których będziecie chodzić szybciej i bardziej, buty, w których się niewygodnie stoi, ale fantastycznie przemierza górskie szlaki i dłuższe dystanse. Serdecznie Wam polecam te niezwykłe buty. Rafał Król,
expeditions.pl.